Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan z Karczmy Ajandisa i zapraszam na kolejną 113 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: wprowadzenie sezonów na serwerze PTR, zmiany w broniach dwuręcznych, zmiany w legendarnych klejnotach, zmiany w punktach życia za trafienie, aktualizacja PTR z 18 lipca. Zmiana nazwy teoretycznych uczt czwartkowych oraz oficjalna strona 2 wciąż aktualizowana. Prowadzona kilkanaście dni temu na serwery testowe łatka 2.1 niestety nie obejmowała jednego z najciekawszych elementów najnowszego content patcha, czyli sezonów. Zostały one udostępnione dopiero 18 lipca i od tego czasu możemy testować postacie rankingowe. A czym różnią się one od dotychczasowych postaci? Tworząc bohatera sezonowego nie będziemy mieli dostępu do złota, wyposażenia rzemieślników i generalnie do dotychczasowych postępów w grze. Zaczynamy wszystko od zera. Postacie sezonowe nie będą mogły grać z postaciami zwykłymi, ale te nie zostaną usunięte i nadal będziemy mieli do nich dostęp. Diablo 3 podzieli się jakby na dwa odrębne poziomy. Wszystko, co było dotychczas, trafia do worka opisanego jako postacie zwykłe, a nowo utworzone postacie z zaznaczoną opcją postaci sezonowej trafiają do worka sezonowego. Za kilka miesięcy nastąpi reset sezonu i wszystkie postacie sezonowe dołączą do postaci niesezonowych, a my będziemy mogli znowu rozpocząć wszystko od zera. Kilka dni temu polski community manager Wuluksar wypowiedział się na oficjalnym forum w sprawie bardzo niedocenianych w grze broni dwuręcznych. Pracownicy Blizzarda dostrzegają ten fakt i chcą wprowadzić modyfikacje w ciężkim uzbrojeniu, dzięki której ten rodzaj oręża stanie się realną i atrakcyjną alternatywą dla dwóch broni jednoręcznych czy klasycznego już zestawu lekka broń plus tarcza. I tak na serwerach PTR wszystkie dwuręczne bronie służące do walki wręcz na 70. poziomie zostały wzmocnione o około 25%. Zmiana dotyczy również dotychczas znalezionego wyposażenia, a szczegóły tej modyfikacji mogą jeszcze ulec zmianie. Jeden z pracowników Blizzarda, John Young, przekazał kilka dni temu za pomocą Wuluxara szczegółowe informacje dotyczące klejnotów legendarnych wprowadzonych na serwerze PTR. Yang wyjaśnił, że moce klejnotów mają w zamierzeniu rosnąć w nieskończoność, ale producenci wiedzą, że stąpają po niepewnym gruncie i maksymalne wartości poszczególnych cech trzeba jeszcze poddać szczegółowej analizie. Yang dodał także, że klejnoty legendarne nie są przeznaczone dla towarzyszy, więc będziemy mogli korzystać z ich efektów tylko w naszym własnym wyposażeniu. No, i w końcu zaprezentowana została lista klejnotów wraz z najważniejszymi właściwościami oraz właściwościami na poziomie 50. Niektóre z klejnotów zostały także okraszone dodatkowymi komentarzami. Amerykański community manager Grimiku opisał kilka dni temu na oficjalnym forum zmiany, jakim uległa właściwość Life on Hit, czyli punkty życia odzyskiwane za trafienie. Dotychczas cecha ta działała w taki sposób, że po użyciu określonej umiejętności gracz odzyskiwał pewną ilość punktów życia przy trafieniu każdego przeciwnika. A zatem Life on Hit spisywał się doskonale podczas walki z wieloma przeciwnikami jednocześnie, ale jego użyteczność była raczej niewielka podczas walki z bosami. Pracownicy Blizzarda chcą to zmienić i obecnie na PTR-ze Life on Hit działa w inny sposób. Ilość locha w przedmiotach została zwiększona, ale za to nie jest istotne, ilu przeciwników zostanie trafionych w wyniku naszego ataku. Ilość odzyskiwanych punktów życia będzie jednakowa w przypadku umiejętności obszarowych, jak i zwykłych. Ponadto, aby loch zadziałał, wykorzystywana umiejętność musi mieć swoją animację, a zatem loch nie zadziała np. przy nowiem rozu czy żniwach dusz z runą Mściwy duch. 18 lipca po raz kolejny zaktualizowany został serwer PTR, a w grze wprowadzono kilka kolejnych zmian. Oczywiście standardowo wprowadzono zmiany w balansie postaci, ale również uwzględniono omówione kilka chwil temu modyfikacje Life on Hit'a. Zwiększono obrażenia dwuręcznych broni, a także dodano u Kowala użyteczne przyciski służące do rozłożenia na części wszystkich przedmiotów białych, niebieskich i żółtych. Zapewne przyzwyczailiście się już do nazwy TheoryCraft Thursday, czyli wcale nie najgorzej przetłumaczonej na język polski serii teoretycznych uczt czwartkowych. Cała heca polegała na tym, że gracze mogli przesyłać swoje bildy postaci, a pracownicy Blizzarda wybierali najciekawsze i prezentowali je na stronie głównej. Od taki darmowy wypełniacz miejsca na stronie Blizzarda. Niemniej jednak, TheoryCraft Thursday uległ zmianie. No, przynajmniej nazwa serii, bo teraz będzie nazywała się Play Your Way Thursday. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to dosyć dziwna i raczej nietrafiona nazwa. Pozostaje czekać, czy polski odpowiednik również zostanie zmodyfikowany. AREAT SUMMIT Oficjalna blizzardowa strona Diablo 2, która niegdyś tętniła życiem i była notorycznie odwiedzana przez każdego gracza nawet po kilka razy dziennie, teraz przebywa na zasłużonej wirtualnej emeryturze. Niemniej jednak gracze nadal zgłaszają poprawki i błędy widoczne na stronie, a pracownicy Blizzarda nadal pieczołowicie wprowadzają na niej niewielkie zmiany. Jak więc zapewnił Nebu, który zajmuje się stroną od dłuższego czasu Areat Summit żyje i ma się całkiem dobrze, chociaż ilość wyświetleń jest oczywiście znacznie mniejsza. I to wszystko w dzisiejszej 113 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, i pamiętajcie, że wbrew pozorom najlepszym napojem na upalne dni jest gorąca gorzka herbata, a nie słodkie i zimne napoje gazowane.